Słynny lekarz Paweł Grzesiowski wydał ostatnio opinię na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Podał wyjątkowo dobre informacje, które na pewno ucieszą wielu Polaków. Okazuje się, że bardzo duża grupa nie będzie miała możliwości się zarazić w określonych sytuacjach. Dzięki temu można się spodziewać, że Ministerstwo Zdrowia nie opóźni zdjęcia ograniczeń. Paweł Grzesiowski jest znanym lekarzem, immunologiem i ekspertem w dziedzinie zakażeń. W trakcie epidemii wielokrotnie korzystano z jego ogromnej wiedzy. Teraz przekazał Polakom informacje o wynikach badań, które ucieszą sporo osób. Wykluczono zarażenie sporej grupy osób. Paweł Grzesiowski podał wyjątkowo dobre informacje, super wiadomość dla fanów piłki nożnej, przeciętnie kontakt poniżej 1,5 m między piłkarzami podczas meczu nie przekracza 1,5 minuty. To wyklucza zakażenie podczas gry. Pozostaje dystans w szatni, pod prysznicami, maski podczas odpraw, zakaz plucia, napisał Paweł Grzesiowski na swoim Twitterze, zamieszczając link do aktualnych badań. To znacznie ułatwi władzom podejmowanie decyzji o przywróceniu rozgrywek piłkarskich, które zawieszono niemal na całym świecie. W niektórych krajach już wcześniej zaczęto zapowiadać powrót do rozgrywek ligowych, oczywiście pod zaostrzonym nadzorem i w reżimie sanitarnym. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak rozwiążą wiele kwestii sanitarnych. Piłka nożna wraca, ale mecze nie będą jeszcze takie jak dawniej. Już w ten weekend rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych. Za tydzień zapowiedziano powrót niemieckiej Bundesligi. 29 maja ruszyć ma PKO Ekstraklasa. Jeszcze niedawno wiele osób zastanawiało się, czy mecze nie narażą zdrowia piłkarzy. Jednak najnowsze badania rozwiały wszelkie wątpliwości. 2. Oczywiście mecze odbędą się bez udziału publiczności, ale będzie można je oglądać w telewizji, czy w internecie. Ponadto jak wspomniał Paweł Grzesiowski, można spodziewać się reżimu sanitarnego, m. inne w postaci maseczek na odprawach. Nie wiadomo jeszcze jak zostanie rozwiązany problem ławki rezerwowych, gdzie zawodnicy siedzą obok siebie. Wiadomo do tej pory, że FIFA wprowadzi możliwość dokonania 5 zmian w trakcie meczu. Źródło: WP Sportowe Fakty.